Od jakiegoś czasu we FNAF-ie przejawia się pewien motyw, o którym wzmianka w większym lub też mniejszym stopniu pojawia się w nowych grach Steelwool. Chodzi tutaj o karnawał, cyrk i inne blisko znaczne z tym rzeczy. Sam motyw karnawału pojawiał się na przestrzeni FNAF-a wiele razy, jednak od najnowszej odsłony FNAF-a, czyli Help Wanted 2, wzmianki te przybrały na dużo większym znaczeniu niż dotychczas, gdzie motywy, a także same wzmianki nakierowują nas na pewne poszlaki. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o Fallfestie i o jego znaczeniu dla serii Five Nights at Freddy's. Jesteście gotowi? Zapraszam was na seans. Pierwsza wzmianka, a raczej coś powiązanego z Fallfestem, pojawiło się już 8 lat temu, dokładniej we FNAF World. W update'cie drugim dostaliśmy zupełnie nową planszę, nazwaną Backstage, która zawierała mocno halloweenowy klimat. Cały ten update zresztą opierał się na halloweenowym motywie, jednak nie to jest najważniejsze. We FNAF Worldzie Backstage pełnił rolę takiego jakby wysypiska, gdzie trafiały niepotrzebne postacie, a ich kod zostawał przerobiony na spin-offy. Jak wiadomo, mogliśmy tam pozyskać wiele postaci, które tak właściwie fabularnie miały nigdy się nie znaleźć we FNAF Worldzie, a my pokonując spin-offy pozyskiwaliśmy postacie takie jak Anim Diod czy Cheaper do swojego party. Backstage sam w sobie mógł być przedsmakiem tego, co nadejdzie w przyszłości. Następnie, coś na wzór Fallfestu dostaliśmy we FNAF-ie 6 na jednym z plakatów. Na tym plakacie jest wzmianka o niejakim Spookfeście. Być może miała to być pierwotna nazwa dla Fallfestu, kto wie. Kolejna, tym razem już bezpośrednia wzmianka o Fallfestie pojawiła się 3 lata później w halloweenowym dodatku do Help Wanted, Curse of Dreadbear. W menu wyboru poziomów mogliśmy natrafić na banner Fallfest 83, co mogło nam przekazywać, że w tych minigrach, a dokładniej w grze z Corn Maze'em, w którym ściga nas Grim Foxy, przenosimy się właśnie do roku 1983 na coroczny Fallfest. Ostatnim już oficjalnym się pojawieniem Fallfestu jest Help Wanted 2, w którym mamy to najwięcej chyba odwołań do Fallfestu w którejkolwiek z gier. Najbardziej nakierowującą nas na to rzeczą jest Fozer Blast, dziejący się w lokalizacji przypominającej Tom's Curse of Dreadbear, a także sam animatronik, który stoi dosłownie obok, czyli Carni. Animatronik biletery, który daje nam otuchy. Po Fozer Blaście drugą największą wzmianką o Fallfestie jest karuzela, która ewidentnie dzieje się na Fallfestie. Sama karnawałowa muzyczka przygrywająca podczas grania w minigierkę jest tutaj jednogłośna za tym, że to co widzimy to Fallfest. Na dodatek w Help Wanted 2 otrzymujemy plakat promujący Fallfest, ale tym razem z 1970 roku. Mamy jeszcze jedną wzmiankę o Fallfestie, dokładniej w Ruin, gdzie to w grze możemy zauważyć maskotki ubrane w klasyczne cyrkowe ciuchy, a także sekret ukryty poza mapą. Coś fajnego, co zwiastuje karnawał. Wszystkie te wzmianki nakierowują nas na pewien trop odnośnie tego, czym może być Fallfest i czemu jest tak ważny. Omówiliśmy sobie wszystkie większe i mniejsze wystąpienia Fallfestu na przestrzeni gier. Powinniśmy skupić się na jego dziwnych połączeniach. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale Fallfest na każdym kroku, gdzie się pojawia, ma dziwne powiązania z ogniem. Spójrzcie. Help Wanted, Grim Foxy. Płonący animatronik goniący nas po labiryncie. Help Wanted 2, Jekyll Moon. Kolejny płonący animatronik. Karuzela, która na pewnym etapie zaczyna płonąć. Tam, gdzie pojawia się Fallfest, pojawia się też nawiązanie do ognia, czy to przez postać, czy dosłowne pokazanie nam, że coś płonie. A co jeśli wam powiem, że nie jest to przypadek? Mamy bezpośrednio przedstawione to, że tam, gdzie pojawia się Fallfest, jest też i ogień. I to jest ważne wydarzenie dla serii, a nie tylko jakiś randomowy pożar, który się wydarzył. Wróćmy na chwilę do poziomu z Fazer Blastem. W tej minigierce jest opcja dostania się do ukrytego poziomu w bardzo sugestywny sposób. Mianowicie, na poprzednich Fazer Blastowych levelach musimy strzelić w rakiety, po czym sprawiamy, że cały poziom stanie w płomieniach. Warto też zwrócić uwagę, że Carni każe nam uważać przy strzelaniu, bo wie, że znajdują się tu rzeczy, które są łatwo palne. Kiedy docieramy do ukrytego poziomu, okazuje się, że wszystko jest spalone, w tym nawet Carni. Idąc dalej, poziom z karuzelą na finalnym etapie staje w płomieniach, jednak ciekawiej robi się na wersji z Hard Mode'a. Karuzela od razu jest w płomieniach, a jeśli zwrócimy uwagę na otoczenie, co jest ciężkie przez to, jak ciemny jest ten poziom, zauważymy, że jest to dokładnie to samo otoczenie, co na poziomie z Fazer Blastem, który również stanął w płomieniach. Gra nam jasno przekazuje, że oba te wydarzenia dzieją się w tym samym czasie i miejscu. Pewne osoby też zwróciły uwagę na jeden ważny detal, który wiąże się z FNAF Worldem. Otóż posłuchajcie muzyki, która gra na koniec Help Wanted 2. Najzwyklejsza muzyczka, prawda? No to teraz posłuchajmy muzyczki z backstage'ów FNAF World. Znajomo?
Otóż soundtrack grający na koniec Help Wanted 2 jest zremiksowaną wersją muzyki z halloweenowego update'u FNAF World. Daje nam to dwie możliwości. Albo Scott chciał ruszyć z czymś w rodzaju karnawału już wiele lat temu, albo jest to po prostu kolejny zwykły hołd Leona Riskina do tejże części FNAF-a. W końcu wtedy po raz pierwszy skomponował dla tej serii muzykę. Tak czy siak, wszystkie powiązania Fallfesta, Halloween oraz ognia nabierają na dużym znaczeniu. Postanowiłem jeszcze wspomnieć o pewnym aspekcie, który może nam dodać informacji. Otóż w książce The Silver Eyes, hola hola, książki są niekanoniczne, co ty robisz? Pewnie spotkam się z takimi komentarzami, dlatego wytłumaczę. Trylogia książek de facto jest niekanoniczna do świata gier, jednak zauważcie, że jest to swoiste odbicie lustrzane do gier. Wszystkie elementy są wspólne, jak imię mordercy, imię jednego z założycieli Fazbear Entertainment, śmierć Aftona i tym podobne. Trylogia książkowa jest przydatnym źródłem informacji, która nieraz nakierowała nas na pewne aspekty z gier w lepszy bądź gorszy sposób. Dlatego darujcie sobie pisania, że książki są niekanoniczne. Jestem świadomy, jak to wygląda i biorę rzeczy z trylogii jako niedosłowna referencja. Dlatego wracając, w książce The Silver Eyes jest moment, gdzie Charlie rozgląda się po swoim domu z dzieciństwa i zauważa, że Henry posiadał książkę o cyrku, a także karnawale. Przypominam tylko, że Henry był jednym z dwóch założycieli Fazbear Entertainment, gdzie tym drugim był oczywiście William Afton. Fragment tej książki może, ale nie musi, dać nam do myślenia, że Fazbear Entertainment miało jakieś powiązania z karnawałem. We FNAF AR również mieliśmy swoiste nawiązanie do karnawału w postaci strasznie overpressed minigierki Dark Circus, gdzie mogliśmy rozejrzeć się po lokacji stylizowanej na cyrk, gdzie również musieliśmy zmierzyć się z różnymi przeciwnikami, takimi jak Ringmaster Foxy, Balora i ten dziwny Golden Freddy. FNAF AR miał bardzo ciekawe skiny, ciekawe jak je wytłumaczyć fabularnie. Znaczy, domyślam się, że roboty i skiny z FNAF AR to były animatroniki, które Fazbear Entertainment wysyłało do domów użytkowników, ale gdybym to zobaczył w swoim domu, to bym chyba udał się do klopa. A, no i też taką mniejszą zmiankę o karnawale mieliśmy w usuniętej już grze FNAF na Roblox, gdzie co jedna z mapek miała właśnie taki cyrkowy styl. Kilka miesięcy temu dostaliśmy również plakat od Steelwolves z, jakżeby inaczej, Fullfestem. Jednak godny uwagi jest tutaj skład, jaki się tu znajduje. Są to dobrze nam znane postacie z kreskówek Freddy and Friends on Tour, a więc postacie z Freddy's, czyli Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, a nawet marionetka jako strach na wróble, czy też Cupcake leżący na stercie dyni. Samo to daje nam już ekstremalnie dużo dowodów na to, że Fallfest jest w jakiś sposób powiązany z Fazbear Entertainment. Co więcej, skoro mamy plakat w grze Fallfest 1970, a tutaj mamy postacie z Freddy's, może nam to się pokrywać z faktem, gdzie Fongai we FNAF 1 wspomina, że postacie z Freddy's istnieją od 20 lat. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. Wskazywałoby nam to początki firmy na początku lat 70. i miałoby to jak najbardziej sens. Pamiętajcie, że Steelwolf w jednym z wywiadów wspomniało, że chcieliby zrobić gry o początkach FNAF-a i Fazbear Entertainment, a patrząc na to, że obecnie dostajemy bardzo dużo wzmianek na temat Fallfesta, możemy wywnioskować pewien fakt. Zważając na to, że Fallfest był corocznym wydarzeniem w świecie Five Nights at Freddy's, można uznać, że był to po prostu festyn z różnymi atrakcjami, w tym na przykład karuzelą. Ale co gdyby na tym festynie doszło do potężnego efektu motyla? Mianowicie, do pierwszego spotkania Henry'ego i Williama. Od tego momentu będę teraz opowiadał swoją wymyśloną teorię na podstawie tego, co zebraliśmy do tej pory. Widziałem, że na wielu forach, w tym Reddicie, ludzie dochodzą do podobnej konkluzji, więc coś może być na rzeczy. Otóż Fallfest był festynem w miasteczku Hurricane, czyli w miejscu, gdzie rozgrywa się każda gra FNAF. Festyn odbywał się w październiku i posiadał halloweenowe motywy. Jednak na Fallfestie w 1970 roku narodziła się tam przyjaźń między Henrym Emily i Williamem Aftonem. Henry miał niezwykły talent do tworzenia animatroników, więc William zaproponował mu biznes i tak oto stworzyli swoje własne show na Fallfestie. Animatronikiem występującym był Fredbear, a całe wydarzenie nazywało się Fredbear Singing Show. Wokół sceny, na której występował Fredbear, znajdowało się dużo łatwopalnych przedmiotów. Zwracając uwagę na to, że stare roboty Henry'ego były zasilane przez akumulatory, bardzo możliwe jest to, że z akumulatora poleciały jakieś iskry, które następnie trafiły na łatwopalne materiały, przez co wybuchł pożar na całym festynie. Fallfest spłonął i nie zostało po nim nic, a panowie później postanowili otworzyć lokal z podobnym założeniem, Fredbear's Family Diner. Później wszyscy wiemy, jak potoczyła się historia i jak jej pierwsza część się zakończyła.
W sumie śmieszne, bo gdyby tak na to spojrzeć, ogień rozpoczął to wszystko i zakończył, jeśli chodzi o pierwszą fabułę. Historia poniekąd zatoczyła koło. Co o tym wszystkim myślę? Well, wydaje mi się, że niemal pewnym jest, że kolejna gra skupi się na Fallfestie. Ale czy będzie to prequel? A może sequel? Może Fazbear Entertainment po 60 latach wróci do eventów w stylu Fallfestu i z powrotem uczyni atrakcję w czasie, gdzie Pizzaplex jest zawalony? Pomysł na Fallfest wydaje mi się ciekawy i gdyby poprowadzić to dobrze, wszystko mogłoby się pięknie ułożyć. Gdyby to jednak był prequel, przydałoby się tam upchnąć gdzieś jeszcze narodziny motywów Williama i to, jak powstało jego podziemne laboratorium. Dajcie znać, co myślicie. Dzięki wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że materiał się podobał. Nie zapomnijcie zostawić oceny adekwatnej do waszych wrażeń po filmie, a także napiszcie swoje przemyślenia lub teorie, które chętnie przeczytam. Dzięki jeszcze raz i widzimy się w innych filmach. Cześć!